I słuchajcie, tak jest, udało się. W końcu. Siemano, z tej strony senior. Witam was w Rumble Quest. Tak, tak, dalej to ciśniemy, nie nudzi nam się i dalej będziemy cisnąć. Kurde, co to za trade, jak ja tu odcinek nagrywam, wariacie. Słuchajcie, mordki, zobaczcie, co tutaj się dzieje. 150 tysięcy expa i jesteśmy w domku, wreszcie. Sporo to grindu kosztowało. No, jeszcze nie mówmy, że kosztowało, bo jeszcze nie wbiliśmy, także chcę was zabrać na ten ostatni dungeon razem ze mną. Lecimy z tematem. Postaram się, żeby był ten run perfekcyjny, żeby nas tu nic nie trafiło na tym dungeonku. Słuchajcie, udało mi się wbić tak wysoki level. Oczywiście z wielką waszą pomocą, ale też sporo grałem samemu i da się solować praktycznie cały content, słuchajcie, tutaj. Tutaj nie wymaga, jakby te mapy nie wymagają jakiejś wielkiej pomocy. Trzeba sobie tylko system znaleźć pod swoją postać. Są goście, co robią to warriorami, najczęściej ludzie to robią tak jak ja, magami. I nie trzeba pisać godzinę o pomoc, tylko po prostu siąść i zasuwać. I osiągnie się swój jakiś tam postawiony wcześniej cel. Co jest istotne, słuchajcie, to to, żeby upgrade'ować sobie jak najczęściej możecie klatę, czyli z armor, tak, wasz. W drugiej kolejności broń, a dopiero później spodenki i na końcu hełm, słuchajcie, bo tak naprawdę jak zerkniecie, ile wam daje statystyk ulepszenie armoru na klaty, no to zobaczycie, że daje wiele więcej niż reszta i słuchajcie, tak jest, udało się. W końcu. Zaraz zobaczycie, ile ranów musiałem zrobić na ekspercie tutaj, żeby wbić tą niebieską tarczę, która się pojawiła koło tego ryjka po lewej stronie u góry, słuchajcie. Ale jestem szczęśliwy. Dzięki wam, bo sporo razem przecież graliśmy. No, masakrycznie się cieszę, słuchajcie. Zaraz będzie bosik, tak mi się wydaje. I będę wam chciał jeszcze pokazać mój sprzęt. Jak to wszystko się prezentuje w tym momencie. No i mój build oczywiście, który jest tak naprawdę, no nie ma co za wiele tam buildu pokazywać, bo to jest full mage build, także nie ma tu większej filozofii, musi tak być, jak chcecie grać magiem, to musicie ładować wszystko w magię, nie ma sensu tam dodawać nic w HP, bo i tak będziecie one-shotowani tymi spellami bossa. I po prostu kwestia polega na tym, żeby jak najszybciej go zabić. Tak samo jest i z mobkami w trakcie drogi do bossa. Macie wszystko one-shotować, tak jest, bossik się wywrócił. O, proszę bardzo, 180 level, aura zrzucona. Takie zakończenia lubię najbardziej, słuchajcie. Dobra, jesteśmy w lobby. Jak oni się tam wbili? Zobaczcie, jakie wariaty. Jest jakiś sposób, żeby po dachach skakać. Dobrze, będziemy szukać tego. 180 level u seniorka, słuchajcie. I przede wszystkim tak, nagrałem to dla was, żeby wam pokazać, że możecie wbić max level w tej grze bez kupowania, bez wydawania nawet jednego rollbooksa na tą grę, słuchajcie. Oczywiście jest łatwiej i przyjemniej na pewno, gdy się ma, nie wiem, darmowy restart skilli albo 25% expa więcej. No to jest podstawa tak naprawdę, jeśli chcecie szybko levelować. No ale ja nie mam żadnego z tych pasów kupionego, a wbiłem, słuchajcie, 180 level, także się da. I każdy z was, który to ogląda, mordeczki, może to zrobić, jak tylko sobie tak postanowi, że tak zrobi. Mój gear, czyli moje rzeczy, wyglądają tak, że mam na 25, no wszystko mam na 25 levelu. Legendarny staw dla maga. Na 25 levelku, o, proszę, spodenki, klata i helmik. W sumie 83 tysiące, prawie 84 tysiące obrażeń zadaje autoatakiem. No, dodamy ten 180 punkt w magię. Także słuchajcie, tak to wygląda.
Bardzo się jaram tym, jestem teraz tak w 100% gotowy, jeszcze oczywiście dofarmimy trochę, bo 10 milionów to za mało golda na nowy update, więc dofarmimy, podejrzewam, drugie tyle, żeby było 20 banieczek. Ale to już zrobię z wami, jak będę teraz na live'ach wam pomagał na low levelach, bo już wiadomo, nie ma co cisnąć, ponieważ osiągnąłem maksymalną ilość leveli. Można sobie expa wbijać, żeby dostać się na tą tutaj ścianę sław, ale słuchajcie, to nie dla nas, nie? Jednak nie dla nas, jednak mamy swoje życia, także i także 180 udało się wbić, bardzo się jaram. Z tej okazji, mordeczki, mam dla was konkurs, znaczy konkurs. Słuchajcie, wbijamy pod tym filmikiem 40 łapek ma być. Jest was sporo, 40 łapek to powinniście ogarnąć szybciutko, bez problemu. Jeśli pod tym filmikiem będzie 40 łapek, to słuchajcie, wylosujemy, zrobimy takiego giveawaya na to, na co was najbardziej interesuje z tego wszystkiego, czyli legendarne bronie, które dropią, jak widzicie, bardzo rzadko, ponieważ dwie z tych czterech, które tu pokazuję, dostałem na giveawaya od widzów, których serdecznie pozdrawiam obecnie. A dwie mi wypadły. Że lecą rzadko, to mogę wam udowodnić to, bo zobaczcie, ten poziom ekspert ukończyłem 258 razy. I na 258 razy wypadły mi dwie bronie. Więc to jest bardzo, bardzo rzadki drop, rarytasik. Więc warto jest wstukać te łapki seniorkowi pod tym filmikiem i w komentarzu. Oczywiście subskrybent, jak będzie w komentarzu, osoby z subskrypcją, będę losował 4 osoby z subskrypcją z komentarzy pod tym filmikiem, więc musicie napisać tam jakiś koment dowolny, tak naprawdę możecie kogoś pozdrowić, możecie powiedzieć, jaką klasą gracie, który macie level, to już jest wasza sprawa, piszcie co chcecie, byle wiadomo, kultura i miło przyjemnie ma być. Ja sobie cztery osoby wylosuję i rozdam wam te legendarne bronie. Jeśli pod filmem będzie wystarczająca ilość łapek, o której wspominałem wcześniej. Także mordeczki kochane, trzymajcie się ciepło. Widzimy się na wieczornych live'ach. Seniorek wam teraz będzie tylko i wyłącznie będę pomagał słabszym, gdzieś tam w levelu graczom. Także wbijajcie na live'y, nie wstydźcie się pisać, jakie macie levele, na jaki tam tier chcecie rany robić. No i trzymajcie się z fartem, no i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, żebyście nie przegapili przede wszystkim żadnych live'ów, no i następnych odcineczków, bo się szykuje temacik już następny, bo widziałem screeny z Pet Simulator 2. Także mordki, pozdrawiam was, trzymajcie się z fartem.